kolei nie wiem, czy słuchacie podcastów. Możecie mi napisać o tym w komentarzu, możecie też powiedzieć, jeżeli słuchacie, kto jest waszym ulubieńcem, ulubionym podcasterem. Bo ja przyznam, że nie byłam do tej formy nastawiona zbyt optymistycznie, ponieważ mam poziom koncentracji wiewiórki po kofeinie z tego filmu jakiegoś. Okay, Hammy? Huh? What is it? What is what? What is it you want to tell me? Ja jestem wzrokowcem i materiały, których trzeba słuchać, nie do końca do mnie przemawiają. Dlatego nie słucham audiobooków. A na tym właśnie polegają podcasty, bo to takie długie nagrania monologów czy dialogów, dyskusji na różne tematy. Zazwyczaj o określonej budowie, bo zazwyczaj mamy odnośniki czasowe, kiedy który temat jest poruszany. To mogą być recenzje książek czy filmów, to mogą być dyskusje, to mogą być słuchowiska. I właśnie o takich podcastach chciałam dzisiaj sobie z wami porozmawiać. A właściwie to wszystko przez książkę, którą ostatnio przeczytałam. I jest to Słuchaj swojego serca, Kacey West. O tej autorce słyszałam naprawdę bardzo dużo dobrego. Dla mnie było to jednak pierwsze spotkanie z jej twórczością. Ona ma taki naprawdę bardzo lekki, przyjemny styl pisania w sam raz na wakacje. Tym bardziej biorąc pod uwagę taką tematykę. A mamy tutaj nastoletnią Kate, która kocha wodę, kocha jeziora, kocha pływanie, nie motory, kocha skutery. Kocha skutery, nie motory. I jest tutaj w punkcie zbzikowana na punkcie wody, jezior, tak samo jak ja na punkcie musicali, więc... Kate, hej, cześć. I w spędzaniu czasu tak, jakby chciała, usilnie przeszkadza jej szkoła i zajęcia z tworzenia podcastów. Hello, dlatego ten temat się tutaj pojawił. Jak tylko usłyszałam, o czym będzie ta książka, to stwierdziłam, chcę ją przeczytać i chcę przygotować dla was materiał na temat podcastów. Bo tak. Oczywiście tematyka jest tutaj dość typowa. Takie typowe nastoletnie problemy, szkoła, przyjaźnie. Mamy tu fajne złamanie schematu, jeżeli chodzi o relacje między rodzicami a dzieckiem. Jest raczej dość przewidywalna, mimo że są tutaj pewne takie zawirowania związane z tożsamością pewnej osoby, tym, kto tak naprawdę z kim będzie. Mamy tutaj też dużą dawkę humoru, taka mówię, bardzo miła, lekka, przyjemna lektura. Taka trochę jak powinny być w odbiorze podcasty, mam wrażenie. Ale żeby się za bardzo o tej książce nie rozgadywać, to napisałam o niej trochę więcej na blogu, więc link będzie w opisie. A teraz chciałabym przejść do właśnie tej tematyki, czyli do podcastów. Jak wspominałam, nie lubię czytać audiobooków, jestem wzrokowcem, dlatego też podcastów trochę się bałam, że ta koncentracja i ta konieczność skupienia to będzie dla mnie zbyt dużo. Jeżeli podczas robienia jednej rzeczy nie jesteście w stanie robić drugiej, albo jeżeli podczas słuchania czegoś, na przykład audiobooka, zaczynacie myśleć o czymś innym, to nie. Znaczy, cierpię na to samo. W wypadku podcastów trochę znalazłam na to sposób i pauzuję podcast w momencie, kiedy przyjdzie mi do głowy coś, co muszę teraz szybko zrobić, ale... No jednak nadal to jest kwestia skupienia. Przy podcastach jest o tyle prościej, że są to formy trochę krótsze niż audiobooki, bo to jest pół godziny, godzina do dwóch w porywach, także łatwiej jest się skupić nam na tę godzinę, niż takie audiobooki mają 8 godzin. Nie zawsze rozdział kończy się wtedy, kiedy musimy przerwać. Najważniejsza zaleta podcastów, moim zdaniem, to, że nie trzeba na nie patrzeć, bo to są takie kwestie wzrokowe, nie naświetlamy wzroku, hej, zdrowie zyskuje. Ale tak naprawdę po prostu możemy zająć się czymś innym, możemy przeglądać Facebooki, możemy robić pranie, możemy sprzątać, możemy robić, kłaść sobie hybrydę na paznokcie, whatever, możemy robić co chcemy. W zasadzie to możemy też ich słuchać na przykład w autobusach, bo niektóre z nich dostępne są chociażby na Spotify. A jak się słucha takich anglojęzycznych podcastów, to jeszcze dodatkowo możemy sobie język podszlifować, więc ohoho, to jest zalet. Wyboru jakiegoś w Polsce nie ma zbyt dużego. Tematyka podcastów w naszym kraju raczej dopiero raczkuje. Za granicą jest tego znacznie więcej, jest znacznie więcej różnorodności, jeżeli chodzi o wybór. Ale swoją drogą mam jednak nadzieję, że nie zapanuje za chwilę na niej jakiś hype. Że teraz wszyscy zaczną słuchać podcastów, wszyscy zaczną robić podcasty, bo wydaje mi się, że właśnie taka nagła moda, nagły hype, taki aż do przesady, to jest najgorsze, co może spotkać jakieś zjawisko kultury, bo ludzie potem mają tego pudziurki w nosie i nikt już nie chce z tego korzystać, dlatego mogłyby na te podcasty na tym stracić, wolę, jeżeli jest ich mniej. Tym dziwne. I jeżeli chodzi o te podcasty, które ja słucham, to możecie się domyślać, że będą one bardzo związane z moimi zainteresowaniami, ale myślę, że znajdzie się tutaj też coś, co was zaskoczy. Po pierwsze, słucham cyklu
marki podsłuchane w Polsce, na które składa się kilka różnych, różnego rodzaju podcastów. To prowadzą youtuberzy, blogerzy, którzy działają w ramach kultury popkultury, typu Paweł Opydo, Zwierz Popkulturalny, Mysza. No i u nich słucham po pierwsze czytu, czyli tematyka książkowa, recenzje, omawianie różnej problematyki poświęconej książkom, wydaniom, tłumaczeniom. Oraz Myszmasz i Zombie vs. Zwierz. To są też dwa podcasty, które dotyczą kultury, popkultury, wyciągnięcia różnych elementów, takich trochę z ostatniej chwili, omówienia pewnych fragmentów z naszego popkulturowego życia. Głównie chyba się skupia na filmach, ale ogólnie kultura, tyle tylko, że są inni prowadzący, więc co kto lubi. Dalej przejdźmy do anglojęzycznych podcastów. Pierwszy to Fantastic Geeks and Where to Find Them, prowadzony przez dwie również youtuberki, przy czym one poruszają tematykę kultury, popkultury z naciskiem na Harry'ego Pottera, ale są takie bardzo zwariowane, ja ich kanały też oglądam, jednak one mają specyfikę mówienia trochę a la Christine z Poland Bananas Books, czyli takie bardzo jaranie się tematem, co wiem, że nie każdemu będzie pasowało, ja też nie w każdy dzień mam ochotę ich słuchać. Potem jest Now Playing, poświęcone filmom, recenzjom filmów i tych nowszych, i tych kilka lat wstecz, oraz Show Me The Meaning, i to już jest taka bardziej dogłębna analiza różnych filmów, bardziej szczegółowa, spoilery i te sprawy. Są jeszcze dwie produkcje, których słucham jak podcastów, ale podcastami nie są. Właściwie zastanawiałam się, czy powinnam to o nich powiedzieć, ale jednak włączam je sobie gdzieś w tle, tak jak podcast, więc... Jak już włączyłam tą kamerę, to wam powiem. Po pierwsze, jest to kanał Baniak Baniaka oraz jego Twitch, na którym rozgrywane są sesje RPG. Takie gry fabularyzowane w światach fantasy albo w świecie detektywistycznym, zależy od rozgrywki, bardzo śmiechowe rzeczy. Ja się tak wciągnęłam w te gry RPG, że mam ochotę sama w to pograć. Halo, drużyno, kto chce ze mną zagrać? Przy czym to już nie jest taki przygotowany podcast, pocięty, tylko to się dzieje na żywo. I punkt ósmy to oczywiście coś, czego nie mogło zabraknąć w moim filmie, czyli musicale. I to jest audycja radiowej dwójki, ten cały musical. Audycja radiowa, godzinna, niedzielna, o godzinie 12:00, jest jednak dostępna w internecie. I ja jej właśnie słucham jako podcastu w internecie. Są recenzje musicali, są zapowiedzi, są wywiady z twórcami, z artystami. Prócz tego są przerywniki muzyczne, jak to w radiu, ale wtedy właśnie leci muzyka tylko i wyłącznie związana z musicalami, więc to też jest fajna okazja, żeby poznać coś nowego. Słucham jeszcze kilku innych podcastów, ale to już tak raczej w zależności od odcinka, nie jestem jakoś tam od nich uzależniona, także na razie niech wam wystarczy ta ósemka. Jestem ciekawa, jakie jest wasze nastawienie do podcastów, czy słuchacie, może mi polecicie jakieś inne podcasty, które znacie, lubicie i stwierdzicie, że mi też powinny się spodobać. Jeżeli tak, to mi o tym napiszcie. Przypominam o zapoznaniu się ze Słuchaj Swojego Serca Casey West, bo być może narobi wam to ochoty na podcasty i zainteresuje was tą tematyką, bo ja się ostatnio nią bardzo jaram. Także zachęcam. Przypominam, że opinia o tej książce będzie w opisie, a my widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia, pa, pa.